Program Twoja twarz brzmi znajomo, odnajdujesz się tam świetnie. Czy spodziewałeś się tego na początku, gdy pojawiła się propozycja, abyś wziął udział w tym show? Nie, zupełnie się nie spodziewałem. W ogóle w życiu bym nie wpadł na to, że wygram jakikolwiek odcinek, tym bardziej dwa odcinki. To po prostu nie mogę w to uwierzyć. Nie śpiewam najlepiej, nie tańczę najlepiej, ale wkładam mnóstwo serca w moje postacie i po prostu no, tu, gdzie może nie dośpiewam, nie dotańczę, to staram się być tą postacią, bardzo głęboko w nią wchodzić, głęboko ją analizuję i staram się po prostu mieć jak największą metamorfozę, a za wszelkie niedoróbki wokalne z góry przepraszam. A co na przykład powiesz osobom, bo teraz masz taką możliwość, które uważają, że ty jesteś w tym programie faworyzowany? Nie jestem faworyzowany, absolutnie tak się nie czuję. Po prostu robię swoją piosenkę, wykonuję ją. Raz lepiej według mnie, raz trochę gorzej. Potem jury ocenia i to wszystko. To dalej jakby po prostu się dzieje. My nie mamy wpływu na to, co się dzieje. Po prostu wykonujemy swoją pracę, puszczamy utwór w świat i potem co się dzieje, co się stało z Wierką, to wiesz. Ile jest na TikToku i na YouTubie. No oczywiście. O ile wirali, fantastyczne, cudowne po prostu jest. Krzyś mi się mega podoba i bardzo mi się podoba jego dystans do siebie i to, że te postaci są tak różne i że on jakby daje radę w każdą z tych postaci tak fajnie się wcielić. No wszyscy widzieliśmy występ Wierki, widziałam też jak ćwiczył w domu, więc mnie już to śmieszyło, już jak widziałam jakby te jego próby, to jak ćwiczył, jak śpiewał, jak tańczył. No i mega mu kibicuję i uważam, że super, że robi coś takiego zupełnie innego, takiego w sumie świeżego, co odświeża jego wizerunek, pokazuje go z innej strony.